Nadchodzi masowe wyludnienie Ziemi. Już udokumentowany materiał dowodowy i światowe trendy pozwalają wnioskować, że szczyt wyludnienia nastąpi zapewne pomiędzy 2030 a 2040 rokiem. Celem tego filmu jest zaprezentowanie najważniejszych dowodów i przesłanek, które wiodą do tego wniosku. Chcemy podkreślić bardzo wyraźnie, że omawiane wyludnienie Ziemi nie ma związku z końcem świata, opisywanym przez Biblię lub też ogłaszanym wielokrotnie przez niektórych ludzi. Ilość omawianych tematów została ograniczona do absolutnego minimum, aby film był jak najkrótszy. Mniejszy film stanowi jedną z naszych ostatnich prób opóźnienia nadejścia zagłady i udowodnienia Bogu, że jako członkowie dzisiejszej cywilizacji jesteśmy w pełni świadomi upadku naszego świata i nas samych. Dlatego w pokorze i żalu prosimy Go w Jego wielkim miłosierdziu o złagodzenie kary i umożliwienie przeżycia jak największej liczby ludzi. Czy zastanawiali się Państwo kiedykolwiek, jakby się Państwo czuli, oglądając swoich najbliższych umierających z głodu lub zarazy? Jednak nikt z Państwa nie byłby w stanie w czymkolwiek im pomóc. Jeśli nie, to bądźmy przygotowani, że już wkrótce prawdopodobnie wszyscy doświadczymy takiej sytuacji. Zarówno my sami, jak i najodporniejsi z naszych bliskich będą wyjątkowymi szczęściarzami, jeśli staną się tymi jedynymi z 500, a być może nawet jedynymi z 1000 dzisiaj żyjących ludzi, którzy przeżyją szybko nadchodzącą zagładę i wyludnienie. Zagłada naszej cywilizacji, która nieuchronnie nadchodzi, zakończy się masową śmiercią większości ludzi na Ziemi. Scenariuszy, gdzie i jak dokładnie to się stanie, a także w którym kraju i jaki czynnik będzie dominujący w uśmierceniu, istnieje bardzo wiele. Oprócz licznych źródeł naukowych, nawet Biblia symbolicznie je zapowiada. Dlatego skoncentrujemy się tutaj na głównych, już poznanych i zdefiniowanych jako wysoce prawdopodobne. Najważniejsze informacje w tej sprawie są dwie. Ilość głównych powodów i czynników, które już wkrótce uśmiercą nas samych i nasze rodziny, sięga co najmniej kilkudziesięciu. Wszystkie powody wyzwolą lub już wyzwoliły czynniki, jakie skumulują się w krótkim przedziale czasu naraz, powodując przerażenie i śmierć na skalę, jakiej ludzkość nie doświadczyła od czasu potopu. Morderczą lawinę zagłady rozpocznie niespodziewana fala głodu. Głód sprowadzi desperację i szaleństwo na każdego w taki sam sposób, zarówno na bogatego, jak i na biednego, tak na wpływowego, jak i na malutkiego. Ta fala głodu zaskoczy ludzkość, kiedy nikt nie będzie na nią przygotowany. Na przekór, że klimat Ziemi coraz szybciej się pogarsza i że naturalne zasoby Ziemi ulegają wyczerpaniu, aby utrzymać się przy władzy, politycy nadal będą kłamliwie zapewniali swoje narody, że dzięki ich przywództwu przyszłość wygląda doskonale. Nadal będą wiedli swoje kraje po drodze w przepaść. Nadal będą zwodniczo przemawiali o swoich wysiłkach poprawy sytuacji. Jednak ciągle będą to tylko puste słowa i brak działania. Naukowcy nadal sami będą usiłowali zająć miejsce Boga, okłamując w tym celu ludzkość, że Boga nie ma i że nie trzeba się Go bać. Dlatego wolno wywijać niemoralności oraz świństwa ludziom i naturze. Z kolei przedsiębiorcy nadal będą pogłębiać niewolnictwo swych bliźnich kosztem coraz większego rujnowania natury i zamieniania uprawnej gleby w truciznę. W pewnym momencie, jak wynika z wyliczeń nie tylko doktora Jana Pająka, lecz wielu innych naukowców różnych dziedzin nauki, zapewne pomiędzy 2030 a 2040 rokiem ludzkość przekroczy punkt samozawalenia się. Po przekroczeniu tego punktu wydarzenia potoczą się niezwykle błyskawicznie. W podobny sposób jak w drugiej połowie 2008 roku działo się to ze światowym kryzysem ekonomicznym. Najpierw okaże się, że w sklepach, nawet tych najbogatszych krajów, zabrakło już żywności.
jakieś nagłe klęski czy wydarzenia zniszczą urodzaj lub rolników w jednym z ostatnich państw, którego eksport żywności tylko sprawiał wrażenie w świecie, że żywności jest rzekomo pod dostatkiem. Ten brak żywności zostanie wyolbrzymiony przez żądne sensacji media. To wywoła gwałtowną panikę oraz masowe łupienie sklepów z żywnością przez rozhisteryzowane tłumy. Władze zareagują ostro, co spowoduje walki uliczne. Właśnie wtedy broń przejdzie w niepowołane ręce, również więźniów, którym uda się uciec z objętych chaosem więzień. Ci zaś, co ją posiądą, zaczną formować mordercze bandy, aby zdobyć dla siebie żywność. Zapanuje chaos, anarchia, rozboje, utrata praworządności i ładu publicznego, a władze całkowicie utracą kontrolę nad społeczeństwami. Elektrownie, wodociągi, stacje benzynowe i transport przestaną podtrzymywać funkcjonowanie miast i wsi. Każdy znajdzie się w nich pozostawiony samemu sobie. Z braku elektryczności i pracujących lekarzy w szpitalach szybko wymrą zamknięci tam chorzy. Ich choroby rozniosą się po miastach roznoszące zarazy. Głód, rabunki i strzelaniny pozostawią po sobie dalszych nieboszczyków. Z powodu chaosu zmarłych nikt grzebał nie będzie. Zaraza zacznie się rozprzestrzeniać w gigantycznym tempie, również poprzez brak odprowadzenia ścieków i odpadków z miast. Ludzie zaczną masowo umierać. Smród rozkładających się ciał zmusi pozostałych przy życiu ludzi do ucieczki z miast. Jednak z powodu głodu i anarchii, także poza miastami, sytuacja nie będzie o wiele lepsza. Zabraknie więc wszelkich surowców, produktów, paliw i lekarstw. Rządy i państwa upadną, zaś granice pomiędzy państwami pozanikają. Fale oszalałych z głodu ludzi zaczną zalewać wsie, formując tam rodzaj dzikiego zachodu. Ci rolnicy, którzy nadal będą usiłowali produkować żywność, szybko padną ofiarami band rabusiów i morderców. Natomiast bez żywności, bez wiedzy, jak produkować żywność oraz bez możliwości znalezienia miejsca, w którym głodne tłumy pozwoliłyby żywności wyrosnąć, wkrótce ci, co początkowo przetrwają zarazy i rabunki, też będą padali z głodu i wycieńczenia. Drogi wkrótce zaczną być tarasowane samochodami, w których zabrakło paliwa, porozrzucanym bagażem oraz trupami ludzi, którzy poumierali na nich z głodu, wycieńczenia i chorób. Trupy zaczną zaścielać też pola. Nie ostaną się rabunkom i śmierci nawet ci pozamykani w bunkrach rządowych czy schronach nuklearnych. Zawsze znajdą się tacy, dla których zabrakło w nich miejsca. Stąd, którzy wiedząc, jak się tam dostać ze swymi bandami, zechcą zrabować zgromadzone w nich zapasy żywności i lekarstw. Na dodatek te państwa, w których przez nieco dłużej utrzyma się ład i praworządność, wyślą swoje armie na własne granice, zaś żołnierze, aż do wyczerpania amunicji i paliw, będą strzelali do każdego, kto w szale poszukiwania żywności będzie usiłował się do nich przedostać. Z czasem jednak owe armie również padną, po czym także u nich zapanuje głód i anarchia. Po świecie rozprzestrzeni się sytuacja podobna do okoliczności z Dolnego Śląska w Polsce, jaka w XVII i XVIII wieku doprowadziła do powstania w Polsce owej Kaplicy Czaszek w Czermnej koło Kudowy-Zdroju. Chaos, anarchia, rabunki, strzelaniny, głód i epidemie ogarną praktycznie cały świat. W początkowej fazie, kiedy linie lotnicze nadal będą działać, ludzie rozniosą śmiertelne choroby, które błyskawicznie rozprzestrzenią się po świecie. Końcowy efekt będzie niemal jak po biblijnym potopie. Jedynym krajem, którego mieszkańcy być może przetrwają praktycznie w całości, będzie najprawdopodobniej Korea, która zdoła na czas zbudować pierwszy magnokraft, zaś z pomocą tych potężnych pojazdów wytworzyć naokoło swych granic niemożliwy do przekroczenia przez bandy zagłodzonych ludzi szczelny pas natychmiastowej śmierci. Kiedy zaczną padać pierwsze kraje i kontynenty, te z krajów, w których panować będzie jeszcze względny spokój, mogą próbować uderzyć militarnie na swoich wrogów, zaś logicznym się wydaje, że zostaną użyte bomby atomowe, chociaż będą one detonowane zapewne tylko kilka lub kilkanaście razy. Jednak światowej wojny nuklearnej, która skaziłaby całą Ziemię, nie będzie. Do nadchodzącej kulminacji zagłady, oprócz fali głodu, anarchii, epidemii, działań militarnych, należy doliczyć jeszcze masowe pojawienie się kataklizmów, które przypieczętują ponury los ludzkości.
W sumie więc ową katastrofę przeżyją tylko nieliczni, którzy zdołają umknąć w ustronne miejsca, w jakich głodne bandy rabusiów nie będą w stanie ich znaleźć, a jednocześnie, którzy będą na tyle obeznani z zasadami przetrwania w dziczy, że zmuszeni do jedzenia dżdżownic, owadów i korzeni, zdołają jakoś przetrwać. Kiedy w końcu natura sama przywróci balans, ludzi ostanie się tak mało, że gdy któryś z nich napotka ślady innego człowieka, wówczas będzie z radości całował niosącą te ślady ziemię, tak jak staropolska przepowiednia nam to zapowiada. Już znane przesłanki szokująco sugerują, że przy nawet najbardziej korzystnym rozwoju sytuacji na całej Ziemi po owej zagładzie może pozostać co najwyżej 5% ludzi, a prawdopodobnie nawet jeszcze mniej. Pozostaje nam liczyć na cud i miłosierdzie Boże. Wielu naukowców już od dziesiątek lat ostrzega o przeludnieniu Ziemi, które musi w konsekwencji doprowadzić do załamania cywilizacji. Jednym z takich naukowców jest profesor Dennis Meadows, który już w 1972 roku opracował na zlecenie Klubu Rzymskiego projekt badawczy pod nazwą Granice wzrostu, w którym przekonuje, że ludzkość upadnie około roku 2030. Swoją pracę badawczą uzupełniał o nowe dane w 1994, 2004 i 2012 roku, które podtrzymały wynik badań. Na całym świecie coraz więcej naukowców i zwykłych ludzi alarmuje, że przeludnienie staje się palącym problemem ludzkości. Do dziś, poza Chinami, żaden inny kraj nie wprowadził ograniczeń rozrodczości, zaś ludzie nadal będą się rozmnażali ponad miarę, chociaż zasoby Ziemi topnieją zamiast się rozmnażać. Nasza Ziemia jest skażona olbrzymią ilością środków chemicznych, które gromadzimy w naszych ciałach. Mają one wpływ na gwałtowne obniżenie odporności organizmów. W połączeniu z wodą zatrutą toksynami, metalami ciężkimi i nanocząsteczkami plastikowych folii, już wkrótce nagromadzone przez dziesiątki lat toksyny zaczną reagować w naszych ciałach, niczym bomba z opóźnionym zapłonem. Wszakże nie tylko, że nieustannie zjadamy i pijemy chemię i toksyny, ale również już prawie w ogóle nie mamy dostępu do naturalnego pokarmu, który byłby wyhodowany lub wytworzony bez chemii. Hałas telepatyczny to nieznane wcześniej nauce podobne do dźwięku wibracje, niesłyszalne dla ludzkiego ucha, rozchodzące się w przeciwświecie. Niestety mają one wysoce negatywny wpływ na nasz umysł, poczucie piękna, dobra, wzmagają też negatywne uczucia i chęć zemsty, agresję, okrucieństwo, obniżają cierpliwość i tolerancję. Hałas telepatyczny można porównać do znanych ludzkości infradźwięków, które wytwarzane są na przykład przez łopatki olbrzymich elektrowni wiatrowych. Na całym świecie istnieje duży opór, aby nie stawiać tych elektrowni blisko ludzkich domostw. Znane są trzy duże źródła hałasu telepatycznego, które tragicznie wpłynęły na losy ludzkości. Jednym z największych z nich była eksplozja Tapa Nui w 1178 roku, podczas której powstał gigantyczny krater w Nowej Zelandii. Eksplozja ta wprowadziła ludzkość w mroczną erę średniowiecza, która eskalując się na wszystkie dziedziny życia, zamieniła ludzkość w moralne bagno. Ponieważ skutków niemoralnego, średniowiecznego hałasu nie udało się już zatrzymać i ludzkość coraz bardziej staczała się w dół, z pomocą przyszedł rok 1492, który dzięki odkryciu Ameryki stał się początkiem nowej ery odrodzenia. Drugim źródłem tego hałasu była eksplozja Tunguska z 1908 roku. Ta przyniosła nam obydwie wojny światowe, upadek moralności nauki i naszego dzisiejszego świata. Trzecim dużym znanym źródłem jest każda eksplozja bomby atomowej. Ponieważ od momentu zrzucenia pierwszej bomby atomowej podczas II wojny światowej próby atomowe przeprowadzane są niemal bez przerwy, hałas telepatyczny jest nasilany z powodu coraz to nowych eksplozji. Ich efektem jest stopniowe staczanie się ludzkości w kolejną erę neośredniowiecza, już od 2001 roku, tym razem w otoczeniu nowych technologii, plastiku i dotykowych ekranów. Warunkiem zaś, aby ta wyniszczająca dla Ziemi era neośredniowiecza mogła przetransformować się w następną, budującą erę neoodrodzenia, najpierw, zgodnie z pokazywaną właśnie tabelą cyklicznej powtarzalności epok historycznych na Ziemi, nadejdzie omawiana w niniejszym filmie masowa śmierć, uparcie ściągana na ludzkość przez wszechobecnych niszczycieli Ziemi.
Ludzie złamali wszelkie zasady poprawnego funkcjonowania ekonomii państw, z których najważniejsze to zadłużenie, wyzysk i produkcja bezwartościowego pieniądza, czego emanacją były liczne kryzysy finansowe w XX i XXI wieku. Największy globalny kryzys finansowy czeka tuż za rogiem i narośnie lawinowo, wyzwalając efekt domina. Oprócz postawienia praw ekonomii na głowie, drugim czynnikiem pogłębiającym upadek państw jest wszechobecna i niepohamowana korupcja, która w niektórych państwach stała się głównym filarem egzystencji. Obecnie na świecie nie istnieje państwo wolne od korupcji. Dzisiejsza medycyna akademicka i lekarze nastawili się na zamienienie chorego w dożywotniego klienta chemicznych tabletek i środków farmakologicznych. Każda inna forma leczenia jest zaciekle zwalczana przez rządy i uczelnie akademickie, które będąc korumpowane przez dziesiątki lat, zamieniły własne społeczeństwa w niewolników koncernów farmaceutycznych. W Korei Południowej i Japonii ludzie wzięli sprawy w swoje ręce i wymusili na szpitalach wprowadzenie m.in. wody alkalicznej i technologiczne poprawianie jakości wody, dzięki czemu podniesiono zdrowotność ich społeczeństw. Wszystko, co udostępniła nam natura, zostało zohydzone, a każdy, kto próbuje leczyć się innymi metodami niż tylko chemicznymi, jest wyszydzony, zaś niektórzy medycy, lekarze z doświadczeniem, którzy narazili się naukowcom akademickim i koncernom, zostali pozbawieni pracy. Ich dobre imię zostało zbezczeszczone przez potężne media. Eksploatacja kurczących się zasobów naturalnych – wody, ropy, węgla, drewna – przekroczyła wszelkie normy bezpieczeństwa, co pociąga za sobą olbrzymie skażenie przyrody, która nie jest w stanie się zregenerować. Nadużyliśmy praw natury i równowagi ekologicznej na całym świecie, co pociągnęło za sobą aż tak katastrofalne skutki, że co niektórzy politycy świadomi nadchodzącego upadku cywilizacji nagle zorientowali się, że oszaleli z głodu ludzie mogą jednak nie skorzystać z dzwonka do drzwi ich luksusowych willi, pełnych przepychu, najdroższego marmuru i pozłacanych klamek. Zaśmiecamy ziemię i oceany gigantyczną ilością odpadów, ponad 8 milionów ton rocznie, których mogłoby nie być. Jednak chciwość pieniądza elit jest nieposkromiona. Od początku XX wieku produkujemy wszystko o celowo obniżonej jakości, aby psuło się szybciej. Zaś w latach 90. już niemal wszystkie przedsiębiorstwa na świecie, produkujące 99% dóbr za swój szalony punkt honoru, przyjęły takie projektowanie swoich produktów, aby psuły się w ściśle zaplanowanym terminie. Zaś dzisiaj, w 2018 roku, doszły do mistrzostwa w tej dziedzinie. Ostrzeżenia biblijne. Niszczyciele ziemi będą ukarani śmiercią. Istnieje sporo cytatów w Biblii, które z naciskiem ostrzegają, że ci, którzy niszczą ziemię, zostaną z niej usunięci. Przykładowo werset z biblijnej Apokalipsy świętego Jana zapowiada, cytuję jego fragment z Biblii Tysiąclecia. I rozgniewały się narody, a nadszedł Twój gniew i pora na umarłych, aby zostali osądzeni, aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię. Z kolei wersety z Księgi Kapłańskiej nakazują. Będziecie strzec wszystkich moich ustaw i wszystkich moich wyroków i będziecie je wykonywać, aby was nie wypluła ziemia, do której was wprowadzam, abyście mieszkali w niej. Nie będziecie postępować według obyczajów narodu, który wypędzam przed wami. Ponieważ wszystkie te rzeczy czynili, napełnili mnie obrzydzeniem. Karma jest mechanizmem, który karze nie tylko indywidualnego człowieka, ale całe instytucje, narody i państwa za agresję wobec bliźniego. Dlatego już obecnie jesteśmy świadkami sytuacji, w których pomału karma zaczyna być zwracana agresorom za wszczęte wojny przeciw innym państwom, za kolonializm, zniewalanie swych mniejszości narodowych i wielowiekowy wyzysk. Jednym z początkowych etapów zwracania karmy jest sytuacja panująca w Europie od września 2015 roku, a przewidziana przez Jana Pająka już w 2009 roku. Natomiast kumulacja zwrotów czynów niektórych państw przypadnie właśnie po roku 2030. W 1347 roku rozpoczęła się w Europie epidemia czarnej śmierci. Dżumy, której główne ognisko aż do roku 1352, według różnych szacunków, uśmierciło 30-60% ówczesnej ludności Europy.
Jeden z powodów wystąpienia masowej śmierci w średniowieczu jest szczególnie interesujący, a bardzo skrzętnie i wstydliwie ukrywany przed opinią publiczną i często pomijany jako nieistotny. Najlepiej tłumaczył w powód następujący cytat. Chłopi porzucali pola i spieszyli do miast, gdzie czekały na nich atrakcyjne zarobki. Czeladnicy, także spoza rodzin mistrzów cechowych, mogli otworzyć własne warsztaty. Jak wynika z powyższych słów, dokładnie tę samą sytuację mamy powtórzoną dzisiaj. Najlepsze stanowiska pracy tylko dla kolegów i rodziny, reszta niech cierpi wyzysk i niedostatek. Dodatkowo masowa emigracja za normalną pracą sprawia, że coraz mniej ludzi zajmuje się uprawą ziemi i trzody. Obecnie całą ludzkość żywią już tylko nieliczni farmerzy, posiadający wysoką wiedzę o swych uprawach, zaś maszynami kultywujący olbrzymie połacie ziemi. Kiedy zaś jakiś kataklizm, dyktatura lub wojna zdziesiątkuje owych farmerów oraz ich ziarno zasiewne, trzodę i maszyny, tak jak całkiem niedawno stało się to w Zimbabwe, wówczas zabraknie wiedzy, zasobów i ludzi, zdolnych wyżywić owe miliony oszalałych z głodu mieszkańców miast. Dodatkowo w Biblii znajdujemy dziesiątki przykładów potwierdzających to, co przeżyła ludzkość po utracie swych żywicieli, a co nadchodzi szybkimi krokami obecnie. Jednym z głównych filarów życia są nasze miejsca pracy. Na całym świecie przez ostatnie dziesiątki lat miejsca te zamieniły się ponownie w obozy pracy, wyzysku, mobbingu, dyskryminacji, poniżania, gdzie liczne skandale udowadniają, jak wyglądają od środka przegniłe przedsiębiorstwa, pełne wypranych z moralności i człowieczeństwa pracowników. Ofiary paraliżuje nacisk i strach przed ujawnieniem prawdy na temat tego, jak funkcjonuje niemal każda firma na świecie. Brak wsparcia ze strony służb państwowych, które są już w pełni przekupione, oraz trzęsienie prokurator, sądów przez bogaczy i wpływowych ludzi ujawniają na całym świecie gigantyczny upadek cywilizacji i brak jakiejkolwiek możliwości wygrania przed sądem. Ponieważ sami współpracownicy tworzą atmosferę terroru, dlatego jeśli ktoś wygra batalię o prawdę, to firma będzie tracić na giełdzie i będzie zmuszona do zwalniania pracowników, co tylko udowadnia tezę, że jedynym wyjściem z tej sytuacji jest wyrwanie całego zła na ziemi z korzeniami, ponieważ inna możliwość dzisiaj już nie istnieje. Nie wszyscy ludzie uznają przepowiednie za źródło wiedzy i prawdy, jednak warto pochylić się nad wspólnymi cechami kilku wielkich przepowiedni, które mówią o zawaleniu się naszej cywilizacji. Indianie Hopi doskonale tłumaczą, czym jest przepowiednia. Oto ich słowa. Przepowiednia dostarcza silnego drogowskazu w życiu. Pozwala jednostkom dowiedzieć się, czego mogą spodziewać się w przyszłości i w ten sposób przygotować się na to, co jest nieuniknione. Dzięki zwróceniu uwagi na przepowiednie i rozpoznaniu znaków jej spełniania, ludzie mogą przystosować swoje życia w zgodzie z rytmami wszechświata. Indianie Hopi twierdzą, że po dwóch wielkich wstrząsach, czyli wojnach światowych, przyjdzie trzeci ostatni, który będzie poprzedzony przyjściem prawdziwego białego brata, zwanego Pahana, zaś po tym trzecim wstrząsie świat się oczyści i powróci do równowagi. To ich twierdzenie o białym bracie Pahana jest potwierdzone wersetami Biblii, które zapowiadają, iż przed nadchodzącą zagładą na ziemię zostanie przysłany uprzednio dwukrotnie sprawdzony już w działaniu żołnierz Boga, w Biblii opisywany pod imieniem Eliasz. Przykładowo werset z Ewangelii według świętego Marka zapowiada: istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i naprawi wszystko. Czyli ów prawdziwy biały brat Pahana, Indian Hopi, prawdopodobnie będzie biblijnym Eliaszem po raz już trzeci z kolei przysłanym na ziemię przed właśnie nadchodzącą zagładą. Obserwacje i wnioski poczynione przez jednego z autorów niniejszego filmu dotyczące Niemiec i świata są też zaskakująco zbieżne z przepowiedniami słynnego bawarskiego jasnowidza Aloisa Irlmayera, na którego przepowiednie autor natknął się przypadkowo w 2017 roku. Zbieżność tych obserwacji z przepowiedniami Irlmayera oraz innymi wielkimi przepowiedniami powinna być dla nas istotnym źródłem zastanowienia się nad naszą przyszłością. Oto co mówił Irlmayer. Po tych wydarzeniach zostaną zniesione prawa, które skazywały dzieci na eksploatację i wyniszczenie. Każdy będzie mógł się osiedlić, gdzie zechce i wziąć tyle ziemi, ile zapragnie. Ciężkie czasy świat będzie miał za sobą i na długo nastanie pokój. Lecz ludzie będą musieli rozpocząć życie tam, gdzie rozpoczynali ich pradziadowie.
Także polska przepowiednia mówi, że ludzi ostanie się tak mało, że kiedy człowiek napotka odciśnięte ślady innego człowieka, będzie całował ziemię w tym miejscu. W amerykańskim stanie Georgia istnieje tajemniczy monument zwany Georgia Guidestones. Jest to 6 kamiennych płyt o wadze 120 ton. Wyryte są na nim wytyczne w kilku językach, które wskazują, jak człowiek powinien się zachowywać już po nadchodzącej katastrofie, z których jedna zaleca utrzymywanie liczby ludzi na Ziemi poniżej 500 milionów. Cechą wspólną większości znanych przepowiedni jest przerażająco głęboki upadek moralny ludzkości, czego jednym ze skutków jest zniszczenie natury. Jednak chyba najlepiej ów przedsionek piekła, w jakim się dziś znajdujemy, opisał wspomniany wcześniej Alois Irlmeier. Ludzkość całkowicie bezbożna, cywilizacja zabarykadowana w sferze materialnej, pokolenie bezwzględnie nieczułe na jakiekolwiek impulsy religijne. Wszystko to jest absolutną anomalią i niesłychaną patologią w historii rodzaju ludzkiego, które zasługują na zniszczenie. Filozofia totalizmu ustaliła, że w przypadku zagrożeń śmiertelnych nałożony na nas jest obowiązek obrony. Obronę przed zagładą można realizować na dwa sposoby, mianowicie jako obronę zbiorową, realizowaną przez państwa i całą cywilizację, lub jako obronę indywidualną, realizowaną przez pojedyncze osoby. Obrony zbiorowej nie będziemy tu omawiali, bowiem państwa i nasza cywilizacja mają do swojej dyspozycji wszystko, co wymagane do jej zrealizowania. Mają potrzebne fundusze, doradców naukowych, przywódców politycznych, prawodawstwo, armię, policję, transport, służbę zdrowia. Gdyby więc poszczególne państwa lub cała cywilizacja faktycznie zechciały podjąć taką obronę zbiorową, wówczas wiedząc od dawna, co nadchodzi, do dzisiaj byłyby w stanie całkowicie już zatrzymać i oddalić nadchodzącą zagładę. Z drugiej strony, w przypadku obrony indywidualnej, sytuacja wygląda zupełnie odwrotnie. Indywidualne osoby typowo nie mają wymaganych środków do obrony, ani wiedzy, jak mogliby się bronić. To więc do nich adresujemy naszą radę, aby obronę siebie i swoich bliskich zaczęli od nauczenia się, jak pedantycznie wdrażać w swoim codziennym życiu ów szeroki zbiór przykazań, praw i dodatkowych wymagań Boga, opisanych w treści niemal całej Biblii. Wszakże osobom przestrzegającym tych przykazań, praw i wymagań, Bóg między innymi obiecuje, że odda im w posiadanie lądy, które nadchodzące wyludnienie uwolni od uprzednich niszczycieli ziemi. Na dodatek do wypracowania u siebie umiejętności pedantycznego wypełniania tego, co Bóg nakazuje, efektywne bronienie się przed nadchodzącym kataklizmem nakłada też wymóg zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności, które będą potrzebne i przydatne już po przejściu wyludnienia. Ich przykładami mogą być uprawa roli, sadownictwo, pszczelarstwo, produkcja chleba i wina, naprawa zepsutych urządzeń i tym podobne. Efektywna obrona wymaga też przygotowania się do przetrwania przez nadchodzący okres głodu, chorób, zarazy, chaosu, rabunków, bezprawia, konieczności opuszczenia miast, czyli tego wszystkiego, co nastąpi w sytuacji masowego wymierania. Przygotowania te powinny więc obejmować nie tylko posiadanie tego, co daje się unieść w plecaku, a co najbardziej potrzebne i użyteczne w sytuacji, gdy brakuje wszystkiego, ale także i umiejętności, jak zdobywać wodę pitną i żywność w sytuacji, gdy studnie i strumienie są już zasypane nieboszczykami, zaś wszelką żywność już zrabowano, jak wyleczyć rany i zarazę w sytuacji braku lekarzy i aptek oraz jak unikać rabusiów, kiedy niemal każdy jest gotowy nas obrabować dla zdobycia kawałka chleba. Filary tworzące każdą cywilizację to prawidłowa ekonomia, sprawiedliwy podział pracy, zdrowa żywność i woda, zaludnienie, medycyna i zdrowie, demokracja, nauka i prawo, wiara i tradycja i co najważniejsze, dostęp do obiektywnej prawdy. Jednak filary te zostały zniszczone i splugawione przez chciwe elity i nas samych, które uczyniły z nas swoich niewolników. Zaś my, czyli masy ludzkie, nie tylko że nie podjęliśmy działań ratujących nas samych i nasze dzieci, ale także z każdego, kto zwracał uwagę na katastrofalny kierunek i bieg naszej cywilizacji, wyśmiewaliśmy się, traktowaliśmy jak trędowatego i, co najgorsze, pozwalaliśmy, aby setki tysięcy uczynnych i dobrych ludzi na Ziemi zostało zniszczonych przez elity. Na całym świecie już niemal w każdej firmie i urzędzie panuje niewyobrażalny mobbing i zastraszanie. Porządne stanowiska pracy otrzymują tylko koledzy, znajomi oraz własna rodzina,
Korupcja na gigantyczną skalę pochłania nasze pieniądze, zaś instytucje państwowe i politycy nie kontrolują już w ogóle przedsiębiorstw. Każde prawo ustalane jest pod dyktando bogaczy, którzy skorumpowali niemal wszystkich polityków oraz prawie wszystkie religie na świecie i niemal wszystkie instytucje na świecie. Nasza cywilizacja musi się zawalić, ponieważ niemoralność, zło i zaprzaństwo w każdej dziedzinie, które są podstawą naszego życia fizycznego i duchowego, zakorzeniły się i wrosły w nas aż tak bardzo, że nie istnieje dzisiaj możliwość odwrócenia tych procesów, chociaż należy podjąć próbę ich złagodzenia. Ludzkość przechodziła okresy masowego wymierania z tych samych powodów, dla jakich już wkrótce nasza cywilizacja się zawali. Dzisiaj dodatkowo oprócz niewolnictwa, wojen, wyzysku, kłamstwa doszły niemoralna chemia i technologia, toksyny, broń masowego rażenia, zakłamana nauka i medycyna, religie i media. Wszystko to osiągnęło nieprawdopodobny poziom obłudy, niespotykany do tej pory. A więc odpowiedź na pytanie, dlaczego wkrótce nasza cywilizacja umrze, jest w największym skrócie następująca. Ponieważ absolutnie wszystkie fundamenty oraz podstawa poprawnego funkcjonowania cywilizacji i człowieka zostały nieodwracalnie zniszczone, a grzech i zło tak głęboko wrosło w każdą dziedzinę naszego życia, pracy i codziennego funkcjonowania, że istnieje tylko jedno wyjście, aby przywrócić równowagę i odrodzić prawdziwą miłość i szacunek do Boga, bliźnich i natury. Mianowicie, musimy być wyrwani z korzeniami, z tej zniszczonej przez nas ziemi, zaś nieliczni ludzie, jacy pozostaną, nie będą mogli uwierzyć, że na ziemi żyło 7,5 miliarda ludzi i że ich pycha oraz nieprawość zaślepiła ich tak bardzo, że zniszczyli, ośmieszyli i zignorowali tych, którzy formułowali ostrzeżenia o nadchodzącej zagładzie. Tych, co nadchodząca zagłada zaskoczy, zapewne zakrzykną w rozpaczy, ale myśmy nic nie wiedzieli. Szkoda, że w takich momentach nie będzie już nikogo, kto mógłby im przypominać. Czy nie widziałeś tornad w krajach, w których ich nigdy wcześniej nie było? Czy nie widziałeś fal tsunami, które zabiły setki tysięcy osób? Czy nie widziałeś, jak potężne huragany wyniszczają miasta i kraje? Czy nie widziałeś niszczycielskich trzęsień ziemi uśmiercających setki tysięcy osób? Czy nie odnotowałeś wysoce symbolicznej wymowy zawalenia się budynków World Trade Center? Czy nie czytałeś o chmarach szarańczy w różnych stronach świata, dziesiątkujących łąki i pola? Czy nie słyszałeś o głodzie w różnych częściach świata? Czy nie mówiono ci o setkach tysięcy rolników z Indii, którzy w przeciągu kilku lat masowo popełnili samobójstwa? Czy nie słyszałeś o wybuchach nowych epidemii i pomorów dewastujących całe kraje? Czy nie widziałeś dziesiątek apokaliptycznych rzek pełnych chemikaliów, przypominających kolor krwi? Czy nie odnotowałeś, jak woda mórz i oceanów oraz uprawna ziemia zamieniają się we wysypiska śmieci, plastiku i trucizn? Czy nie widziałeś, jak politycy wywołują kolejne wojny w Europie i na Bliskim Wschodzie? Czy nie brałeś udziału w coraz większej korupcji na naszym świecie? Czy nie widziałeś, jak koncerny i ich polityczne marionetki zamieniły nas w niewolników, aby elity mogły budować swoje pałace? Jaką przyszłość naszykowałeś swoim dzieciom i wnukom? Zniszczyliśmy naturę. Nasze firmy zamieniły się w obozy pracy, dyskryminacji i mobbingu. Zniszczyliśmy naturalne metody leczenia i wzajemny szacunek do drugiego człowieka. Przed kim więc udajesz, że nie wiedziałeś? Człowieku sprzed ekranu komputera, czy ty wiesz, gdzie idziemy i jaki los czeka twoje dzieci? Poprzez swoją bezczynność i ogrom grzechów zasłużyliśmy na cierpienie. Ludzkość czeka katastrofa o rozmiarach, jakiej jeszcze nie pokazał żaden film. Jaka jest nie do wyobrażenia i tak przerażająca, że nie daje się jej opisać prostymi słowami. Zacznijmy się bać i razem zróbmy coś, aby złagodzić jej skutki dla nas samych. Bo, drogi widzu, coraz szybciej wkraczamy w mrok.